Cześć, tu Hetman Polny Galdor. Chciałem porozmawiać z Wami dzisiaj na temat, który strasznie, ale to strasznie mnie irytuje. W ciągu ostatniego tygodnia miałem siedem telefonów od jakiejś dziwnej firmy. Ale wiecie, w związku z tym, że mam naturę masochisty i lubię rozmawiać, to odbieram za każdym razem. Posłucham, co ma mi do powiedzenia ten człowiek, który do mnie dzwoni. Może po prostu pójdę na jakieś. Spotkaniu o zdrowym żywieniu poznam ciekawych ludzi. Ewentualnie kupię sobie panel fotowoltaiczny. Jest nadzieja. I tu pierwszy smuteczek. Bo ani razu, dosłownie ani razu nie mówił do mnie żywy człowiek, a za każdym razem automat. Ale żebym nie miał za łatwo, to wprowadzili modyfikację utrudniającą poznanie, że rozmawia się z automatem. Jaki to sposób? Na początku ktoś się przedstawia. A pod koniec zdania kaszle. To genialne. Takie zamaskowanie. No przecież nikt tak by specjalnie nie nagrał takiej wypowiedzi. Ale właściwie to nie, bo przecież tak to nagrali. I już się boję, co będzie następne. Obstawiam osobiście czkawkę. Pytanie skąd wiem, że to automat, a nie człowiek z tikiem nerwowym. Tutaj taka mała rada dla nagrywających. Po pierwsze, zwiększyłbym liczbę przywitań, bo jeśli za każdym razem jest ten sam tekst, to rozpoznanie, że coś jest nie tak, nie jest specjalnie trudne. Zwłaszcza jeśli w wypowiedzi jest coś nietypowego i łatwego do zapamiętania. I może byłoby to śmieszne, ale jest uciążliwe. No dobra, ale jeśli już trafimy jakimś studem na człowieka, to właściwie lepiej nie jest. Na dzień dobry. Przedstawi się, wyrecytuje całą inwokację, zaznaczając odpowiednio akcenty i na końcu, bez robienia oddechu, zada nam pytanie, czy jesteśmy z województwa, powiedzmy, mazowieckiego. Wow! Nie dość, że facet ma predyspozycje kwalifikujące go do znalezienia się na stronicach księgi Guinnessa, pod pojęciem przeżył z spróżniu w płucach, to jeszcze jasnowi sok wartu, bo trafia województwo. Tak każdemu teraz normalnemu człowiekowi rodzi się w głowie a raczej powinna się zrodzić taka myśl. Niewinna zresztą. Mają mnie w jakiejś bazie. Więc bawimy się dalej. Skąd ma ta mój numer? Nie znam waszej firmy. I jeśli myślicie, że teraz pan lub pani telemarketer powie wam, że daliście im zgodę podpisaną własną krwią na polanie w ciemnym lesie 13 w piątek i teraz mają ją w sejfie, w każdej chwili mogą nam pokazać, tylko czekaj, aż wróci arcymax z konwentu. To jesteście w błędzie. A przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem. Dalsza rozmowa albo się zakończy po magicznym stwierdzeniu, nie wiem, albo nastąpi alternatywna wersja wypadków, gdzie rozłączenie rozmowy nastąpi przed tym stwierdzeniem. Repertuar i jakość kolejnych odpowiedzi jest już bardziej ambitna i dłuższa, bo sprowadza się do. Wylosowaliśmy pana numer. Marek wrzucał kulę, a Kasia losowała. Szkoda tylko, że istnieje coś takiego jak prawo telekomunikacyjne. I prawo to chyba zakazuje takich podobnych praktyk. Jak wiadomo, tego nie da się połączyć prawa i jego stosowania. Może powinny być jakieś instytucje do pilnowania czegoś takiego. No nie wiem, rzucam taką luźną myśl. Tutaj może pojawić się także modyfikacja, że telemarketer powie dla przykładu. Połączenie zestawia proszę pana nasz partner my sami Nie wiemy jak i skąd ono przychodzi. Ale raczej jak się się gdzieś w piwnicy, bo kabel leci w dół. Doczepić się nie ma do czego, bo przecież to nie oni zestawili połączenie. Oni tylko rozmawiają. Jeśli myślicie, że to koniec, to ciekawie się zaczyna dopiero teraz. Panie, klikacie zgody za 5 zł, obniżki i się dziwita, że nam sprzedali dane. Lub druga wersja, wyraził przecież pan zgodę w którejś z sieci komórkowej i oni nam ją dali, przekazali, my nie chcieli, ale oni krzyczeli. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, jak to wygląda pod względem prawa, bo obie rzeczy, mimo że podobne, to jednak się czymś tam różnią. Pojawił się jakiś czas temu dokument o nazwie RODO. Więc co tam napisano o sprzedaży danych? Bo może coś tam jednak napisano. Mamy więc firmę X, której daję zgodę na przetwarzanie moich danych, łącznie z przekazywaniem ich dalej. Powiedzmy, otrzymałem od nich za darmo jakiś program e-booka lub zniżkę na basen w Brągowie. Nieważne. Płacę im swoimi danymi. I robię to świadomie. To trzeba zaznaczyć, że tak sobie wyobrażam tą sytuację. Oni te dane oglądają i mówią: no fajne dane, i pyk, odsprzedają te dane innej firmie o nazwie Y. Czy firma Y może przetwarzać moje dane, robić co chce, wywieszać na billboardach i dzwonić w noc o północy? Przetwarzać dane mogą, ale z jednym małym, niewielkim i nieistotnym warunkiem: muszą dopełnić obowiązku informacyjnego. Moje dane nie są ich własnością i muszą mnie o fakcie przetwarzania poinformować. Ale nie w momencie zaproszenia na jakieś pokazy, ale jakoś tak wcześniej, aby mógł zażądać usunięcia danych. Bo jak oczywiście nie wiem, że je mają, to nawet nie mogę skorzystać z tego prawa. Więc jeśli dzwoni do Was firma, której nie znacie, to jest duża, niezerowa szansa, że albo firma łamie prawo, albo je nagina, albo ma problem z procedurami. Drugi argument, że firma ma dane od operatora komórkowego, to gruby kaliber. I teoretycznie może być to prawda, i czasem jest. Operator ma prawo przekazać dane innym firmom, które działają na jego rzecz. Jeśli operator chce, aby ktoś za niego pakował telefony i wysyłał je do klientów, bo sam nie chce się tym zajmować, bo po prostu nie lubi, to musi nasze dane dać podwykonawcy. Po co? Chociażby po to, aby przesyłki trafiały na konkretne adresy. No, można oczywiście zrealizować to zadanie znaną przez nas już metodą losowania adresów, ale nie wiem, czy wtedy za każdym razem przesyłki trafiałyby tam, gdzie trzeba. Mogłoby się przecież zdarzyć. Że nie, bo ta metoda działa tylko z jakiegoś powodu w większych zakresach i obszarach, jak województwo lub powiat. Operator musi z wykonawcą podpisać umowę, w której zapisane będą informacje, w jakim zakresie dane będą wykorzystywane i do kiedy. Podwykonawca operatora nie ma prawa jednak dzwonić do nas z własnymi ofertami i jeszcze powoływać się, że operator mu dał taką pełną zgodę. Obstawiam, że argument powoływania się na operatora nigdy nie jest prawdziwy a dzwoniący stosuje go tylko po to bo wie że każdy z nas ma jakąś umowę firmy działające na rzecz operatora raczej na początku informują na rzecz kogo działają pozdrawiam was moi bracia i siostry cześć a czy wy macie często niechciane połączenia i jak sobie z nimi radzicie